Witamy serdecznie oglądających, panowie. Dzisiaj, jak obiecałem wam, ostra jazda. 203 zapakowałem. Przed Budapeszt z nowego dworu, co sprzedałem. Jeden, później go pokażę, jest na góry. Na skórce jego. Zostawiłem tylko tyle. Dałem około 16-18 jaśniaków, kolory. 3 albo 2. I murzyna jeszcze nie wiem dokładnie, bo wiem, że dwa końcówka. Nie mam 10 murzynów, panowie. Po tamtym ostatnim locie, bo jest dwa, a ten, co był złapany, był zgoniony, nie wiem, czy on jest, czy go nie ma. Jak jest, to też jedzie. Ciężko na tyle murzyna, takiego samego murzyna znaleźć, panowie. Jest 16.16, 16.30 mam lot ostry, bo cynk dostałem, że ktoś będzie gonił. Zobaczycie wszystko na miejscu. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj fachowcy się postarali trochę, robią dach. Coś wam idzie teraz szybciej, co? Coś szybciej wam idzie. Co się stało? Chyba z szefem rozmawiałem, co? A, kokaina. Już dojrzałeś, skąd biorę dla gołębi? Dobra, panowie, już wam tłumaczę szybko. Siemaneczko dla wszystkich. Jest godzina 16.27. 182 murzyna jest, panowie. Czyli zgubiłem 10 albo 11 sztuk. Nie pamiętam, czy było 191 na ostatnim locie, czy 190. Ale wiem, że 10 na pewno nie ma. 45, 45, 45, 45 i 12 tu jest. I dowaliłem, panowie, 20 jeszcze innych gołębi. Jest puszczonych, 21 w sumie wrzuciłem. Jest puszczonych 203 gołębi. Jest godzina 16.30, dostałem cynk, że będą gonione gołębie, panowie. Jeszcze mam 4 minuty. Która tam jest? Jo, 4 minuty. Dobra, ja pauzuję, niech one trochę się ogarną. Nie puściłem tam równo, bo moje za szybko by wystartowały. Dlatego lecą stąd, troszkę dalej. Muszą pokonać. Tutaj nie pójdą, panowie, po prawej stronie, bo jest woda. Po lewej stronie są pola. Pójdą centralnie prosto. 200 w 200. No dałem 203, niech idą. A panowie, te gołębie idą pierwszy raz jaśniaczki. W tamtym roku były lotowane. Dobra, ogień za chwilę. Czekamy, patrzymy na niebie, że coś się pokaże i lecimy. Siemaneczko dla całej grupy. Panowie, 203 gołębi. 20 leci pierwszy raz. Muszą pokonać sąsiada. Dostałem cynk, że o 16.30 będzie gonił. A już mu dobrze chodzą. Bo muszą przejść gołębie przez jego gołębie. Nie ma opcji. Będzie druga część. Zobaczycie. Czekam, bo za minutę jest 16.30. Pokażą się, bo zaczynamy mu pracować. Bo jak puszczam koło jego budy, to nie chcą iść w ścinę, tylko od razu walą do mnie. Tu moje się podniosą i muszą, tak czy kciak, muszą przebić się przez jego stado. Ja zerkam, będą tam gdzieś gołębie. Pozdrawiam. 203. 183 murzyna. Jasnych trochę kolorów. Ogólnie 203 gołębi. Panowie, dobry cykl dostałem. Otwieraj. Tam są jego gołębie. Widzicie? Tam są jego gołębie. Dawaj, hop! Ładuj klatki, zamykaj i ładuj. No patrzę. No, że będziesz patrzał na filmie, wkłady klatki. Musimy zawsze się złapią. 203. Jego chodzą, jego chodzą. Tu jego chodzą. Moje muszą przejść przez jego. Nie ma takiej opcji. Parę świeżaków dałem. Ale muszą. Widzicie? Chodzą jego. A tu nasze. Już łapią kierunek. Dawaj szybciej, bo nie zobaczymy. Słyszysz? Dawaj te klatki szybciej. Dawaj, dawaj, ja już siadam. Tam jego. A moje tu. Muszą przejść tamtędy, nie ma opcji. Dobra, lecimy, panowie. Panowie, tam są na niebie nasze gołębie. Nie wiem, czy widać. Będą zaraz szły na niego. Idą, idą. Aby jego tylko było wysoko. Przetrą się może. Kurde, jeszcze jakiś samochód. Jest ścina? Chyba jest ścina, panowie. Jest ścinka. Dobrze, elegancko. Jest, wpadły. Mój plan udał się.
Ale już wyrwały się moje, zobaczcie. Już się wyrwały. Już się część wyrwało. Już się część wyrwało. Nie, to jego się nie podniosły chyba. Nie, to jego się nie podniosły nawet. Myślałem. Za słabo. Tu jego. Moje przeszły za wysoko. Moja praca na darmo. Ponoć tak chodzą. Góry. Tam są, zobacz, człowieku. Dwa lotki. Panowie, boję tu. Myślałem, że się przytarła, to dwa stada boję. Dobra, pauzuję. Jestem, panowie, lipa była, zobaczcie. Jasne, wszystko puściłem, nie wstrałem w gazie tam. Zjeżdżają. Jego się już podniosły? Podniosły się, ale przestrzeliły. Za wysoko moje były. Jego tam kozła. Ale muszę się znowu dowiedzieć i wypuszczę, jak wygania. Widzicie, jak kozł? Wszystko siedzi. Nie ma nic. Myślałem, że była ścina. To nie było ścina. Dobra, to ruszamy teraz całe towarzystwo. Co to one miały przelecenie? Chciałem dla was dobrze, panowie, żeby to się ścinkowało. I wymyśliłem, że pójdą z dalekiej odległości. O, jego zaczął chodzić. Teraz. Dobra, ruszamy. Chodź, jaśniaki, nie jaśniaki. Wszystko. Chodź, 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 chodź. Lecimy, panowie i panie, do góry. Nie ma. Panowie, żebym miał tak jak na tej przyczepce, to bym to jeszcze raz szybko złapał. Dobra, wypad. Teraz wy pokażcie klasę. Jeszcze jesteście rozmieniane. To jazda. Jazda bez trzymanki. Jazda! Hop! Jazda! Jazda, wasi koledzy za szybko latają. Za szybko latają. Panowie, za szybko latają. Hop! Hop! No już poszło. Też oszuście. Oszuście, dawaj. Dawaj oszuście, gdzie? Dobra, pauza. Dobra, spędziłem to, panowie. Na razie jest bałagan. Ale niech pracują. A jego tu chodzą. No, zacząłem chodzić już. Tu gdzieś chodzą. Kurczę. Myślałem, że już tak wysoko chodzą. Dopiero się rozpędzały może, ale już chodziły troszkę. Teraz, żeby leciały, to by się ścięły. Chodźcie moje tam. Tyle łapania, godzinę łapania, panowie w dupę. Wszystko w dupę. Wszystko w dupę. Panowie, trzymamy je do tej pory, zobaczymy, które szybciej usiądą, czy moje, czy jego. Ten jeszcze, oni mają prawo usiąść sam. Murzyny razem lecą, jest z niego. Powiem wam. Zgadza się, 16:30 były zgonione, jest godzina 16:40.
Ale ładnie idą, zobaczcie. Nie mam jak gadać. Tu mu gdzieś chodzi. Widać je? Tutaj. O, tu widać je. Dobrze, chodzą. A moje tu. Te się podniosły. No i dobrze. Ciśniemy ostro z nimi. Nie ma siadania i tyle. Pokażemy, że jest 16:30. 40, chyba jeden już. Jak siądą dopiero. No, zły jestem trochę, zły jestem. Chciałem dla was dobrze, panowie, ale co? Która to godzina? 16:42. Moje tam dają. No i tutaj ten mój dosiad ze strony. To, słyszysz, drewniane rzeczy? Sorry, zaraz dam pauzę. Nie pozwolę im usiąść. Nie ma, za karę nie mają usiąść. 1,5 godziny. 10 murzynów nie mam, no bo nie mam. Nic tam to nie poradzę. Było 15 brakowało, ale podchodziło parę sztuk. Co tam jest słabego? I to murzyn usiadł. Jakiś murzyn. Zaraz zobaczymy, co to za murzyn. Podejrzany mi ten murzyn. Zaraz pojedzie. Na Karaiby, a tamte zobaczcie, jak dają. Co to za murzyn? Może jakiś wrócił, panowie, murzyn. Nie ma czego gonić tak mocno. One powracały też. Z lotów. Tak, to jest mój murzynek, co wrócił. Skówkę ma. On zajechany jest. Skówkę ma czerwoną zaznaczoną. Chodź. Chodź, mały. Zaraz pokażę go. Chodź. No wchodź do gojemnika, chodź. Pokażę go. Nie można mi dojeżdżać. Widzicie? Jo, na skówkach. No. To on jest zaznaczony, że on wrócił. On ma szansę. On mógł wejść tutaj. Ale go puścimy do siebie. Skopowany. Pierzak. Idź tu, odpoczywaj. Odpoczywaj, świrze. Masz prawo. I tak na locie byłeś. Takiego gołębia to można. Można, panowie, takiego gołębia zostawić. Niech odpoczywa. Reszta nie ma prawa. Zobaczcie, nie ma prawa. No jeszcze będzie, 2-3 murzyny takie będą, co przyszły. Tu są gdzieś. Jutro będzie lot, panowie. Już był dzisiaj, jutro będzie film, lot. 15 km w linii prostej. Kolega puszczał w Radomiu. Była komisja na 15 km w linii prostej. 260 albo 260 z groszami, nie chcę skłamać, ale ma mi to powysyłać. W ciągu 2 godzin brakowało, do 2 godzin brakowało mu 100 sztuk. 160 było w domu. Nagram u siebie na kanale. Jak to ten, co mi wysłał, jasne. 260 z groszami puszczał, a zaczynał lotować 316. 316, 12 lot robił. Cię komisyjny w linii prostej, 15 km. Samochodem było ponad 20 z groszami. Nie tak jak niektórzy puszczają na 10 czy 20, a w linii prostej jest, wiecie ile, nie? Ja od razu mówię, że ja puszczam samochodem, jest 20, to nie wiem, linia prosta, tylko ja puszczam w stronę Gdańska. Panowie, chcę zrobić lot. Kto mnie z grupy ogląda, mój numer telefonu znacie, na Facebooku mnie macie. Na 39 km. Chcę
jestem stare moje wszystkie murzyny. W ciągu 2 tygodni dam jeszcze znać. Tylko wszystkie staruchy. Nie wiem, koło setki będzie. 70 na pewno. Panowie, chodziły pięknie, ale już mu jadą dachu. Pięknie chodziły. Jeszcze nie są, nie mają jeszcze formy. Widzieliście? Siedzą, ale i tak bardzo ładnie chodzą. U mnie nie ma siadania. 1,5 godziny muszą zapieprzać teraz. Nie ma srania. Muszą latać i tyle. Dały dupy. Za szybkie są. Za szybkie są. Za szybkie są. Dobra. Pokażemy później, która jest godzina. U sąsiada już odsiadły. No, zaraz wam powiem, ile latały u sąsiada. W pół do... 18 minut. Od pół do były z góry. Ale znowu je podniósł. Znowu je podniósł. Znowu je pędzi. Ale bez szmaty to one za chwilę siadają. To nie ma. Znowu pędzi. Widzicie? W dachu. Znowu ja tylko gonię albo rano, albo wieczorem, albo raz dzień, albo w ogóle. Nie gonię co 10 minut czy ileś. W następną niedzielę. Panowie, mam dla was niespodzianeczkę malutką. W tą niedzielę odwiedzamy kolegę Tatka i zgadnijcie kogo jeszcze? Kolegę Huberta Bociany. Będzie film tu i tu. Gołębie Huberta Bociany. O, złączyły się. Macie za karę, nie? Nie ma ściny, latacie tu 1,5 godziny, nie obchodzi mnie to. 16:30, 17, 18 siadacie. Pospadacie, dzisiaj pospadacie. Jeba strania. O, panowie, zobaczcie, zgonił znowu i znowu mu się podniosły. Dwa stada. Widzicie jedno? I drugie. Odpoczęły 10 sekund. No ale może flagi nie ma i dlatego. U mnie flagi stoją, ja tam się nie wstydzę. Flagi dwie stoją, panowie. Wiatru nie ma. Czy dobry lot by był. Gołębie wyszły dobrze. Nie. Ostatni została. Nie latają flagi. Wiatru nie ma, flagi nie latają. To i się nie boją, ale zaraz je ruszymy. Poszły! Konie po betonie. Nie ma! Żarły? To pracować. 3 godziny temu żarłyście. To zapieprzamy. Macie szczęście, że ja nie umiem latać, bo bym za wami tam latał. Panowie, byłem na tym weselu, to puszczałem. Gościu chciał za drona, bo chciałem drona wynająć. Za 20 minut, żeby nagrać tutaj film. 300 zł, 250 zł. Dobry kot? I jeszcze mi... A nie, Budapeszt, panowie. Budapeszt klapnął. Budapeścik, widzicie? I to taki... nie głupi Budapeścik. No, taka żabka, zobaczcie. Nierozgonione. Bialutki na oku, fajny. Taka głowa jak żaba. Bardzo ładny. No niech on co siedzi. Może siedzi, ale tu go damy może. To go damy tutaj, żeby wypadł. No idź. No i dobrze. Budapeszt jeszcze jeden, co wrócił mi z Nowego Dworu. To chyba on tutaj pompuje. Dzisiaj on wrócił. On jeszcze w ogóle nawet nie pił. Poszedł w Elbląg. Nie ma tam go. Sram na niego. Sprzedany nie mój. Wygonię go. Niech idzie do właściciela. No i się złączyły. Dosiady moje. Dostały szmaty. Jak ktoś mówi, wiatru nie ma, panowie.
i flagi nie latają. Muszę ja trochę im pomóc, bo to... Muszę im trochę pomóc. Obiecałem im się taki mocniejszy trening, to nie zapieprzają. Sąsiada też gdzieś pewnie wysoko. U mnie nie ma odpoczynku. W powietrzu niech odpoczywają. Niech w powietrzu odpoczywają. A i panowie, jutro będzie właśnie film z Radomia. Chodzą, chodzą, chodzą. Tam, o, zobaczcie. Znowu zapieprzają. Tutaj gdzieś. Widzicie? Idą tu. Dobra. Kaczek, panowie, znacie, że kaczek już nie mam. Mam jeszcze jednego kaczora, ale go pożyczam dla kolegi, bo to jest prezent. Kaczkę mam jedną u kolegi z młodymi. Ale kaczek nie mam już. Muszę jeszcze 3 sztuki złapać, ale one nie umieją wyłazić. To bym musiał coś wymyśleć. Do wyjścia. Dach idzie, po, idzie ostro, panowie, idzie. Ale jeszcze do roboty to jest jeszcze trochę, panowie. Zostaw to, połóż to, połóż tą szczotkę. Chodźcie zaraz. Dzień dobry, powiedz ładnie. Powiedz ładnie, dzień dobry. Powiedz do ciociu dziś. Ty powiedz ładnie, dzień dobry. Daj łapkę. O, zazdrośnik jakiś, no tak. No tak, dobry. O! Dobra, panowie. O, jedzie Oleńka. Jedzie Oleńka z treningu. Mam problemy, panowie. Bo muszę papiery teraz duże robić. Muszę tatę ściągnąć z Niemiec. Nie mogę gadać. Wszystko tłumaczenia. Ten tłumacz jest jakiś ciężki. Będziemy go chować w Elblągu. Bo tam sami nie wiedzieli gdzie, co, na co, po co. Ale przykra sytuacja. Dziękuję wam wszystkim za kondolencje. Nikomu nie odpisałem, panowie. Jest tego sporo. Dam wam kciuki i serduszka. Chyba nie będziecie zli na to. Każdemu osobiście teraz składam serdeczne podziękowania za kondolencje. Jest tego dużo. Mózg spalony, panowie. Trochę jestem u tych gołębi. Trochę nagrywam. Trochę je ganiam. Trochę tam załatwiam sprawy. Jeszcze półośkę muszę kupić do busa. To turbiny kupiłem. Dajcie spokój. Katastrofa. Ten bus to jest już mnie wyniósł. Ale zrobię go, sprzedam. Chociaż ktoś będzie miał dobrego busa. Też kupię nowszego. I tak to wygląda. Wiem, że w sobotę w nocy wyjeżdżamy do Warszawy na rynek. Odwiedzamy Huberta i kolegę Tatka. Jedzie parę osób, na statek jadą. Wiem, że jadę ja i Przemek ze Koświerkowej. On wraca w sobotę w nocy. Nie, w sobotę rano będzie w Polsce z Niemiec. W piątek rano wyjeżdża. No już sąsiada, panowie, znowu patrzcie. No ale nie ma lagi, na 200% nie ma lagi. No ładnie mu chodzą. Osiadły. Nie, jeszcze nie, jeszcze widzę je w dachu. O, widzicie? Błysnęły. No teraz chyba już siadły. U mnie nie ma siadania i koniec. Jak chcesz latać, to muszą gołębie być wylatane. Nie ma już dosiadu. Panowie, zobaczcie, wyrobiłem gołębie. I tam dwa łomżyńskie. Ten z rozwaloną głową sobie tak daje. A zobaczymy, czy ten... Bo tu mam jednego weszwanca od kolegi, tego co zasiąg robił. On skrzydełko miał rozwalone, on nie wytrzymał, on był kiedyś w Murzyna. On dwa razy siadał mi tutaj na dom. Ale później zacząłem, że on ma skrzydełko. Dałem mu tabletkę 4 w jednym 3 razy. I jakoś doszło, doszedł do siebie. Nie wiem, czy on lata, czy nie. Jest, jest. Te pół godziny wytrzymuje bez problemu w locie. Ale... No i co, wchodzą w dach, flagi nie chodzą. Najlepsze jest to, że no nie siadają na dachy. Chodzą tyle, ile nam każe. Nie obsiądą dachu żadnego. Szt. Szt.
idę z tego powodu, nie pozwalam im usiąść, panowie, żeby się nie przyzwyczaiły, że flagi to ich wróg jest, że nie mogą siadać. Tylko dlatego. Jasne chodzą wszystkie, panowie. Rozganiane. Jakieś trzy przyszły górą, jasne. Jasny Budapeszt. Może od sąsiada? Nie, moje za mocno zerwały. Może. Później będzie wiadomo, może nagrywał film. Ale upolujemy jeszcze. A i w następną niedzielę, panowie, idą moje z rynku. Wszyscy łapacze przygotować się na longu, gonić rano, bo Andrzej będzie puszczał. Nie ma, rania tam. Przyszły jakieś dwa białe górą. Zobaczcie, cztery przyszły. I tam jest piąty, szósty. Tak wysoko. O, jeszcze jeden daje. Nie wiem, co tu daje, może burzyny jakieś. Z 10 u góry jest, ale tak wysoko, że jak nie sięgam, panowie. A, ktoś mi się tam pytał o to jasne, kolego, pisał, o te murzyny pisałeś ciemne. Powiedz, czy są do sprzedania. Okej, zadzwoń do mnie i ci powiem, że są do sprzedania. Z 15 sztuk wybiorę dla ciebie, takich ładnych. Tam jest chyba z 25, 10 dla tatka, 8 dla tatka, 10. Bo ostatnio słyszałem, że tatek nie chce murzynów i Budapesztów. Że on wchodzi w jasne. Ja jasnych nie mam. Jasne są nie mojego chowu, niesprawdzone. Nie będę dawał nie swojego towaru. Mój towar kupiony, ale jako stare. Nie są przelotowane, nie są sprawdzone. Dupę umoczą. A, panowie, tam z Żyrardowa dostaliście 4 gołębie. Tam słyszałem, że wam połapali trochę gołębie. Nie mówię złośliwie. Życzę wam najlepszych lotów. Najlepszych gołębi. Te moje 4 murzyny, co macie, dajcie je na 5 km same. Nagrajcie film. I zobaczycie, jaki towar. A, i chciałem powiedzieć, że ten kolega, co dzisiaj puszczał z Radomia, to miał moje dwa... A, mówiłem chyba to już. Chyba to mówiłem. To on powie na filmie. Mój Budapeszt z 15 w linii prostej, u mnie wychowany, dostał parę całą i pierzaki też są, na 100%. Go z charakterem musi iść, panowie, zobaczcie, Budapeszt z nowego dworu jest dzisiaj. A i Przemuś, czteropaka jesteś dłużny, Pantoszka jest, przyszła i nocowała u ciebie w stodole. O, widzicie, mówiłem, jest on groch. Dobry gołąb, po pół godziny siada. No nic mu nie zrobimy. Taki gołąb i tyle. On jest ranny, był kiedyś. Zasiedziały był, skrzydło dostał. No jest. To jest weszwanc, groszek od kolegi. Widzicie? No siada tu i tyle. Jak już nie wytrzyma, to siada, nie? Dobra, zobaczymy, która godzina. U sąsiada już nie chodzą. Pokażę wam godzinę, robię pauzę. One jeszcze muszą zapieprzać. Półtora godziny muszą chodzić, nie ma. Muszą chodzić i tyle, nie ma gadania. Tak jak my chodzimy, to i one muszą. Ale dzisiaj chodzą razem jakoś chyba. A, dzwony bije, 17, panowie. Dopiero ile? Pół godziny dopiero chodzą. Pół godziny. Jeszcze mają godzinę chodzenia. Trochę jeszcze dostaną w dupę. Dobra, niech chodzą. Co ty tam ładujesz wszystko, nie zapytasz się? Panowie, 17:30. Godzinę cisną. O, jasne, może troszkę krócej, ale murzyny wypuszczone 16:30. Panowie, aż nasrał na mnie, nie? Pieprzony nasrał na mnie. Srają już w powietrzu. Już po godzinie srają w powietrzu. Ale i się nauczyły razem latać, już nie ma dosiadu. Tam 3 wyłapałem, tego weszwanca złapałem. O, jaśniak widzę, już znowu siad jakiś na, już nie wytrzymał. Po godzince, siadł teraz przed chwilą. Ale to może karpiaty młody. On był słaby, to na niego. A tam znowu te 3 tak dają. Jasne, albo jakieś, albo Budapeszty. Wysoko 3 tylko, już 3. Nie widać. A te tu dają sobie.
I zgrane. Przeładuję szmatą ich. O! W pół dobiją dzwony, panowie. Słyszycie? 17:30, godzinę. Jeszcze pół godziny. Co to tam dla nich? Pół godziny. Oglądałem ten film, co były puszczane te gołębie z Radomia. Jutro wam go wrzucę. Będzie krótki, to coś dogram u mnie, a jak nie, no to wrzucę, jak Radom puszcza. Koło Radomia. Pewnie już będzie na grupie dzisiaj kawałek, ale ja go posklejam i powrzucam. Tam jest mój samiec Budapeszt, samica zginęła i dwa pierzaki po mojej gołębie. Dały radę, panowie. 15 km w linii prostej. Dzwonił kolega Andrzej, co dostał 10 murzynów. Pewnie będzie oglądał ten film. Może tam po komentarz napisać, jakie murzyny dostał. Zadowolony jest. Ten, co dostał dwa murzyny, nie dostał. Kolega z Radomia, co dostał tę murzyny, nie odezwał się. Bo dzwoniłem, ale w pracy żona jego odebrała. Żona odebrała. Z tych gołębi, panowie, jest jasnych parę do sprzedania i Budapesztów. I murzynów też. Murzynków też. Zmniejsze stado. W sumie takie by mi starczyło. A jeszcze z 50 z tego wyrzucił, było dobrze, panowie. Takie z 220 by zostało. A jeszcze lot im zrobię. Tak jak powiedziałem, oglądacie mnie z grupy, dać gościa z Gdańska, spinki mu kupić specjalne. Puszczę przy znaku Elbląg 39. To jest przed Wisłą kilometr. Za Wisłą w stronę Elbląga kilometr, albo przed Wisłą w stronę Gdańska. Tam jest znak 39. Bez jakichś tam mierzeń, znak jest napisany. 39 km. Już młodych nie będę puszczał. Młode do 10 km jeżaki. Nie ma co szwirować. Jakiś pocztowy. A może mój pan też przyszedł? Może mój pan też przyszedł? Dobra, później pokażę. Się ściemnia, panowie. Się ściemnia, zobaczcie. Się ściemnia. Nie ma siadania i sranie w banie. Powiedziałem im za karę, że nie było ściny. Moja praca poszła na darmę. Półtora godziny. Świnie muszą latać. Nie ma. Co to półtora godziny dla nich? Mam jeszcze trzy kaczki do złapania, panowie. Nie mogę ich złapać, ale przegłodzę wszystko. Przegłodzę wszystko. A jak krzyczą? Przegłodzę i złapię. Oto bobał. Co krzyczysz? Chodź na kiełbaskę. Nie umiał wyjść. Dobra, pozdrawiamy. Panowie, karmienie, teraz mam kaczek. Kolega chciał coś jeszcze kupić z kaczek. Mam taki kaczek jeszcze, tylko tyle. Ten biały jest do pożyczenia dla kolegi. O, tam jeszcze biegną. Chodź. Tamten nie chce wyjść. Chodź. Świry jeszcze chodzą? Jeszcze nie ma. Pudo to pudo. Chodź. I królika kamiennego. Dobra, idę im powalić światła. Panowie i panie, latamy na takim czymś, żeby nie było. Ludzie pierniczą, że kurwa na pszenicy można dupę sobie zmoczyć, panowie. Taka sama karma. No zadaje pszenicy, nie? Ale muszą mieć moc tam, a nie tam staranie w banie.
Grochu jak najmniej, panowie. Ciężkostrawny groszek. Nie ma nic tego murzyna. Zostawiłem. Dałem mu szansę. Nie ma nic w ujemniku. Tu jasny spad i weszwan spad. To już go dałem tutaj. I Budapeszt. Ten co wrócił. Czemuś poznajesz? Gdzie on jest? Skówki takie założył. Temu dałem warszawskie. Nie wiem gdzie on jest. Tu chyba. Tutaj pokaż się. To ty? Nie, on takie skówki założył. Pokażę jakie Budapeszty kupił. Tu jesteś, to nie ty, to nie ty, to nie ty, to nie ty. Tu jest zajechany, zobaczcie, to ten. Takie skupki założył. Takiego Budapeszta. 12 chyba sztuki kupił, czy nie wiem. No i weszwanca dałem tutaj. Pół godziny wytrzymuje bez problemu. Tam, grucha teraz. Cisza, w korycie trochę jest. Woda jest? Jest. Tam też się później wleje. Jeszcze nie dają, panowie, nie dają. Nie mam. Półtora godziny do półtora godziny. Nie ma srania. Już słabnie. Ale nie ma. Nie ma siadania i tyle. Mają nauczkę. Przyjdą ładnie, to i mogą siadać. Przyjdą źle, to nie ma. Jakiś chyba jest obcy. Albo to żałobnik, bo te żałobniki też wyglądają jak coś. Nic na dachach nie siedzi. Idę zobaczyć, która jest godzina, panowie. Ja wiem, która jest godzina, tylko muszę wam. O, możecie mi kupić, panowie, zegarek, powieszę taki na budzie tutaj. Zegarek mi kupicie w prezencie. No muszą półtora godziny chodzić, nie ma tam i to nie ma, czy to Mukrzyn, czy ja. Się nauczyły razem. Będziemy je likwidować. A chyba im lot wszystkim zrobię. Dobra, pokażemy godzinę. Panowie, 17:46. Do 18 brakuje 14 minut. Tak? 14. I będą półtora godziny tam w powietrzu. 14 minut. Wytrzymają. Nie ma tam. Jeden na hali tylko siedzi. Ale on już długo siedzi. Ale ciemno już się robi. Dobra, ja pauzuję. Obsadzę to dopiero o 18. Sztywna zasada i koniec. Ciemno już się robi, panowie. O, patrzcie jak dają. Prawie półtora godziny. U sąsiada już tam ciemno się zrobiło. Żona mi była na żarcie, a ja zamiast iść jeść, to ja wam film nagrywam. Panowie, dajcie spokój, co się robi, nie? Panowie, właśnie iść do domu, zjeść coś, to ja dla was film nagrywam. To wy dla mnie dzisiaj kciuki, subskrypcje i komentarz kciukowy. Będę dla was wdzięczny. Tam oto lotnia. Już się lata, zobaczcie. Chciałbym takie coś kupić, nie? A to za wolne. No moje diabły. No żołownik, to żołownik nie daje rady już. Ale jeszcze za 10 minut, dobra. Flagi będą ściągnięte. Nie ma wiatru w ogóle, nie ma w ogóle wiatru, flagi stoją. Dobry dzisiaj na lody było. Dobra, ja pauzuję.
Pokażemy później, będzie która godzina. Panowie, telefon mi się rozładował, jest równo punkt 18. Jest już ciemnawo, jeden jasny spad. Ściągamy flagi. Tak jak im powiedziałem, łomżyński spad. Półtora godziny. Jeszcze pracują, zobaczcie. O, i złamie wędkę. No, myślałem, że złamie wędkę. Mogą siadać. Ja muszę do mechanika. Teraz to przypomniałem. Ale już jest ciemno. Zobaczcie po tym, jak się obniżył. Chodź, 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 siadać. Nasypałem im żarcia. Jeden jest tylko. Teraz przed chwilą spadł. Gdzie on jest? Murzyn to był. Murzyn to był z tą skówką. Nasypane mają jedzenie, jak zejdą. Tu jest jaśniaczek, taki o. 5 minut temu spadł. Widzicie? A, dwa spadły. No, dwa spadły. No i dobrze. Dwa zjechały. Niech zjeżdżają już. Ja idę do auta. Pokażę wam tylko godzinę, no niech już sobie zjeżdżają. Kaczki nakarmiłem. Mają prawo już. Czekajcie tam, Paweł. Dochodzę do auta, panowie, pokażę, która godzina, 18 z groszami jest. Głębiej jeszcze świrują. Półtora godziny, jak im obiecałem, tak latają. O, proszę. Wszystkie. I to w stadzie. 18.02. 18.02. Głębiej jeszcze w powietrzu. 16.30 były puszczone za sąsiadem. I w powietrzu. Nie miałem czasu, bo nagrywam. Mówiłem wam, panowie. No, jedzenie mnie, pizza była w rodzinie, zjeść, a dla was to film nagrywam. Dlatego wy dla mnie teraz kciuki i lajki. Panowie, i komentarza kciuki. Ja dla was film. Głodny jestem, siadają. 18 z groszami. Półtora godziny, wyrobiłem głębię. Potwierane tam są. Żarcie mają. Wszystko obsiadło. Jeszcze parę sztuk. Nie wiem, czy to moje, czy nie moje. Jakieś podejrzane. Jakby nie moje. Jakby sąsiada? Jak nie moje, panowie. Jakby nie moje murzynki. Zobaczcie. Jeden zjechał. To chyba nie moje. Nie, to nie moje. Nie moje murzyny, panowie. Jeden raz bo zjechał. Te trzy nie chcą zjechać. Ale zjadą. O, tu jest jaśniak, dobrze się zerwał z hali. To moje już był zjadł. Po półtora godziny, panowie. Ale nie będę wiedział, czy to moje, czy nie moje. O, coś tu śmierdzi mu, widzicie? To nie moje. Na 200%. Nie chcą siąść. Dobra, to trzeba. Widzicie? Jest jeden. Nie. Nie chcą usiąść. Boją.
Idę zobaczyć. Dobra, pozdrawiam.